No, dzień dobry. No. Słońce się schowało, ale gorąco jest. Jak nie wiem co. A, już lepiej. Wszystko. Dobrze pokupowałem. No, teraz wlałem właśnie co kupowałem. Do wody. Utolity. Bo gorąco jest. Trzeba organizm wzmacniać. Bo to taka pogoda. No w tym roku to widzicie, jak to jest. A, to 18. Ale byłem, chociaż byłem na dzielnicy na Wrocławskiej, ale ogółem spotkałem właśnie majstra, co tam właśnie robi. Och, odbija się to dobrze. Niech robi. Ale ogółem to, co jeszcze mogę powiedzieć, nie miałem ochoty zachodzić tam. Po co mam wysłuchiwać tych bzdur, co on będzie gadał? To jego jest posiadłość, po rodzinie, a nie po mojej. To ja mieszkałem. Tak mnie traktował, oddałem mu klucza i po prostu mam z głowy. Nie sobie radzi. Sam. Niech pomagają inni mu ludzie. Ja za dużo pomagałem mu wcześniej. To po prostu po co ją? Bez sensu. A właśnie niedawno też dzwonił. No, też pozdrawiał mnie. Widz. Z Chełma chyba, coś takiego. Ale ogółem, no. Nie muszę się tam pokazywać. Ja tam nie jestem niepotrzebny. No. Mogę z Niemiec przyjechać i dwa dni w kuchni na ziemi spać. No to ogółem precz z takim życiem męczyć kogoś. To właśnie Krzysztof potrafi to robić. Ja niepotrzebny jestem dla niego. Ma dużo osób przychodzi. Całe to wszystko. A tutaj ogółem chwała Bogu, że po prostu dali sobie spokój. Bo tu ogólnie bez sensu jest takie coś robienie, jak niech ktoś namawia do czegoś, a po prostu ktoś wymyśla, że ktoś to zrobił. No, dziwne rzeczy. I po prostu może będziesz widział ten film. Nie. Nie interesuje mi tam przychodzić i wysłuchiwać twoich żaleń, jakiś głupot, co ty wymyślasz na mój temat. To jest bez sensu, nie? Nagrywasz, filmy nagrywają ciebie, gadasz głupoty, całe to wszystko. To sobie niech słuchają tych głupot. To mają ogółem dobrą zabawę,
No, niedługo już, o 17, 18, już niedługo jest, zaczyna się rok szkolny. No tutaj o, też niedaleko. I przy szkole jest całe to wszystko. Tutaj jest, mówię, cisza, spokój, kultura. Nie ma takiego czegoś, żeby ktoś coś złego, coś tutaj robił. I tak to powinno być. A nie po prostu jak nie wiadomo co. No ja ogółem też chcę pozdrowić całą dzielnicę. No ogółem. No ogółem dzisiaj byłem na obiedzie, sobie obiad widziałem. Drugie danie, bo zupę zjadłem, kapust z nowej świeżej kapusty, nie z kiszonej, bo kiszona to po prostu, o jeszcze będę musiał te reginas kupić od żołądka chyba, no. No to kupię. Mam, te tablety kupiłem, no to ogółem tabletki, bo jest taka temperatura. Całe to wszystko to po prostu poty, nie poty, całe to wszystko to ułem. Ile się wychodzi czy coś, to widać jak po prostu karetki jeżdżą, bo ludzie starsi, osłabieni, to temu takie na wzmocnienie organizmu kupuję, żeby mógłbym wzmocnić, żeby po prostu w głowie się nie kręciło, słabo się nie robiło. Już trzeba jakoś dbać o swoje zdrowie. A to, że ktoś nie dba, to no, jak ja jeszcze mieszkałem tam, to ogółem trochę pilnowałem go, ale ogółem on nie słucha. A co, ja mleka nie mogę pić, a coli nie piję. A woda to jest z kranu i tabletki takie te, co kupiłem. Jutolity. O, właśnie. No i to właśnie chcę wam powiedzieć. O. Wytarł mi. Słoneczko było, teraz trochę zachmurzyło się. No to i to chciałem wam powiedzieć. No na razie. Czy będziecie chcieli oglądać, czy nie będziecie, to wasza sprawa tylko jest, a nie moja. Właśnie. No to jest moje zajęcie takie. A nie po prostu nagrywać. Ja siebie nagrywam. I to, co chcę powiedzieć, to mówię ułem prawdę, a nie coś wymyślam z gazety, czy jakieś nie wiadomo co. No to ułem. To chciałem wam powiedzieć. No. Na razie. Do następnego spotkania.